Cześć, witajcie. Dziś swą europejską premierę ma Huawei Nova 9. Dzięki uprzejmości producenta miałem okazję zapoznać się z tym modelem na kilka dni przed premierą, no i dzisiaj mogę już Wam o nim coś nieco się opowiedzieć. No to zapraszam. Na początek parę słów o stylizacji. Smartfon może się podobać. Jest lekki i smukły, ma fajną metalizowaną ramkę i lekko zagięte krawędzie zarówno wyświetlacza, jak i tylnej ścianki. Wyróżniającym się detalem na tylnej ściance jest oprawka aparatu fotograficznego. Przyznacie, że trochę niekonwencjonalna. Poniżej widzimy jeszcze logo Nova. Ja tylko dodam, że ten telefon ma matową powierzchnię, taką lekko jakby oszronioną i faktycznie stosunkowo mało przyjmuje zabrudzenia ślady palcu. Można go mieć w tym kolorze, który widzicie teraz na ekranie, ale można też go mieć w klasycznej czerni, a producent dołącza do zestawu silikonowy pokrowiec. Wyświetlacz również może się podobać. Co prawda, ramka jest stosunkowo szeroka, a otworek na aparat do selfie stosunkowo duży, ale detale te udało się tutaj dosyć sprytnie zamaskować i nie kłują one za bardzo w oczy. Sam ekran to oczywiście OLED-owa matryca, dzięki której możemy cieszyć się mocnymi, soczystymi barwami i dobrą czytelnością ekranu w słoneczne dni. Producent nie zapomniał o naszym komforcie i dodał tutaj nie tylko przyrzucanie ekranu, czyli filtrowanie światła niebieskiego, które nam szkodzi, ale również opcję przełączenia się na tryby szarości, czyli coś dające wrażenie papieru. To jest idealne rozwiązanie chociażby do czytania przy delikatniejszym, przyciemnionym świetle. Ekran wypada jeszcze pochwalić za wysoką częstotliwość odświeżania obrazu oraz jeszcze wyższą częstotliwość odświeżania panelu dotykowego. Huawei zrobił nam tu niespodziankę i w odróżnieniu od wariantu występującego w Chinach nie mamy tutaj Harmony OS, tylko EMUI. Doskonale znany interfejs Huawei, oczywiście wskutek amerykańskich sankcji, bez dostępu do usług Google. No i teraz pytanie, jak bardzo jesteście przywiązani do usług Google? Jeżeli nie, to w zasadzie nie odczujecie różnicy, bo Huawei ma swój własny sklep z aplikacjami App Gallery, w którym znajdziecie większość popularnych aplikacji ze szczególnym uwzględnieniem zdecydowanej większości aplikacji polskich banków. Wtedy oczywiście bez problemu zapłacicie tym telefonem, bo ma NFC. Interfejs jest dosyć prosty i przyjazny i myślę, że każdy, ktokolwiek miał do czynienia kiedykolwiek z jakimkolwiek smartfonem, bez problemu się tutaj odnajdzie. No oczywiście, jeżeli jesteście mocno przyspawani, tak jak na przykład ja do usług Google, odczujecie pewien niedosyt i brak niektórych aplikacji. Kolejną rzeczą, której zabrakło w tym smartfonie dzięki amerykańskim sankcjom, jest 5G. Chociaż procesor, jaki tu zastosowano, może obsługiwać 5G, ma modem. Tutaj w tym telefonie niestety ta możliwość jest zablokowana, może działać tylko w LTE. Ale z drugiej strony, patrząc na zasięg 5G, to też ta rzecz nie każdemu będzie przeszkadzać. Jak już tak wybrzydzam, to wytknę jeszcze brak mini jacka i miejsca na kartę microSD, no ale cóż, to już jest nasza smutna rzeczywistość. Kolejną rzeczą, której tutaj nie będzie, to głośniki stereo. Głośnik jest tylko jeden na dole, ale w sumie brzmi całkiem nieźle, no tylko, że niestety jest jeden. Natomiast do jakości połączeń, do jakości dźwięku w głośniku słuchawkowym większych zastrzeżeń mieć nie można. Wszystko tu działa jak najbardziej w porządku. Jak na razie nie spostrzegłem też żadnych problemów z działaniem Wi-Fi czy współpracą z akcesoriami Bluetooth. GPS też na moje oko na razie działa całkiem sprawnie. Nie przepadam za ocenianiem możliwości akumulatora po tak krótkim okresie użytkowania telefonu, ale cóż, kilka słów takich wstępnych spostrzeżeń mogę Wam powiedzieć. Bateria, jeden dzień bez problemu, dwa dni, może być słabo, ale na pocieszenie mamy tutaj szybką ładowarkę w zestawie 66 W, która napełnia telefon w praktyce tak w okolicach pół godziny, no bo wiadomo, raczej nie dopuszczamy do tego, żeby bateria padła na amen. Jeżeli padnie na amen, no to jakieś 40 minut będzie się ładowała. Niestety, znów, zabrakło ładowania indukcyjnego. Nie zabrakło za to całkiem dobrze działającego czytnika linii papilarnych pod wyświetlaczem i równie sprawnie działającego układu rozpoznawania twarzy. Jestem również zadowolony z wydajności tego telefonu, bo może nie jest ona topowa. Pamiętajmy, że to jest średnia. Nie jest ona topowa, ale za to jest równa. Smartfon nie ma tendencji do nagrzewania się i jego wydajność nie spada wraz z lekkim wzrostem temperatury, który towarzyszy intensywnej pracy. Przeczołgałem go parę razy stres testami i naprawdę mieliśmy prostą krechę wydajności. Tam te wahania były naprawdę bardzo, bardzo malutkie, także tutaj piąteczka za to. Jeżeli chodzi o pamięć,
pamięci, to tylko dodam, że mamy 8 plus 128, czyli taki średnioklasowy standard. Całkiem zadowolonym mogę być również z możliwości fotograficznych tego telefonu. To jest średniak, aczkolwiek i średniaki Huawei znane są z przyzwoitej jakości zdjęć. No i faktycznie jakość zdjęć tutaj raczej Was nie zawiedzie, chociaż przy naprawdę słabym świetle i mimo użycia trybu nocnego zauważycie już spadek ilości detali i trochę zbyt agresywne wygładzanie, odszumianie krawędzi, szczególnie to widać chociażby na ujęciach liści na drzewach. No ale idzie zima, więc liści będzie coraz mniej, także może to nie jest takie straszne, bo w pozostałych warunkach zdjęcia są naprawdę ok. No dobra, jeszcze mogę ponarzekać trochę na separację tła na zdjęciach portretowych. Ona nie zawsze się udaje idealnie, pomimo obecności dedykowanego obiektywu. Zdecydowanie pochwalę natomiast interfejs fotograficzny, który jest prosty i przejrzysty, a w dodatku wyposażony w kilka nawet ciekawych opcji. Jedną z nich jest opcja vlogu, która pozwala nie tylko filmować jednocześnie przednim i tylnym aparatem, ale również na przykład jednocześnie dwoma tylnymi, podstawowym i szerokokątnym, i to jest całkiem fajne. Niestety z takim ostatecznym werdyktem mam pewien problem, bowiem film nagrywam jeszcze przed premierą i niestety nie znam ceny tego smartfonu. Mogę jedynie zgadywać, że wyląduje ona na poziomie wyraźnie poniżej 2000 zł i wtedy może to być całkiem fajna propozycja. Bo tak naprawdę temu smartfonowi brakuje dwóch rzeczy, bez których spora część z nas, no niestety nie wszyscy, ale spora część, doskonale potrafi się obejść. Brakuje bowiem usług Google i 5G. Reszta mieści się jak najbardziej w normie dla smartfonu średniej klasy. Dodam, dla porządnego smartfonu średniej klasy. A ten dodatkowo jest jeszcze dosyć oryginalny z wyglądu. Także może to coś dla kupujących oczami. I to tyle z naszego premierowego spotkania z Huawei Nova 9. A ja oczywiście zapraszam na kolejne filmy i dziękuję, że jesteście z nami. Do zobaczenia. Cześć.